Miłość szczęśliwa. Czy to jest normalne? Czy to poważne? Czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie bez żadnej zasługi. Pierwsi, lepsi z miliona. Ale przekonani, że tak stać się musiało. W nagrodę za co? Za nic. Światło pada znikąd. Dlaczego właśnie na tych, a nie innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy to narusza troskliwie piętrzone zasady? Strąca ze szczytu morał? Narusza i strąca. Spójrzcie na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, krzepiąc tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją, obraźliwie. Jakim językiem mówią, zrozumiałem na pozór. A ich ceremonie, ceregiele. Wymyślne obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby ich przykład dał się naśladować. Na co liczyć by mogły religię, poezję? O czym by pamiętano, czego zaniechano? Kto by chciał zostać w kręgu? Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Takt i rozsądek każą milczeć o niej. Jako skandalu z wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko. Niech ludzie, nie znający miłości szczęśliwej, twierdzą, że nigdy nie ma miłości szczęśliwej. Z tą wiarą, że im będzie i żyć, i umierać.